Cześć, cześć kochani, z tej strony oczywiście Sylwia. Witajcie na kanale Bajkowo. Super, że ze mną jesteście. Macie ochotę zobaczyć moją kolekcję chłopaków LOL Surprise? Nie jest ona zbyt duża, nie mam zbyt dużo figurek, ale dzisiaj zrobimy jeszcze pewien unboxing. Do otworzenia została mi nowiuteńka kula LOL Surprise Boys z serii pierwszej. W środku będziemy mieli jakiegoś fajnego, uroczego chłopaka, czyli braciszka LOL Surprise. Pierwszy chłopak, którego Wam przedstawię, jest to Sunny. Sunny, czyli słoneczny chłopak, który wygląda bardzo, bardzo wakacyjnie. Ma fajne trampki w kratkę, jeansowe spodenki z paskiem i kolorową taką rasta koszulkę. Dodatkowo jego włosy tak naprawdę są brązowe, ale te na górze ma chyba zaplecione w warkoczyki albo ma zrobione dready i ma je blond. Jeszcze na głowę może mu wylądować czapka, a do ręki bardzo, ale to bardzo kolorowa buteleczka. Następny to Smart Pants. Chłopak, który ma różowe włosy, czarne okulary, no i on posiada całą rodzinkę. Wygląda troszeczkę jak jakiś uczeń. Oto jego siostrzyczka, która wygląda bardzo, ale to bardzo do niego podobnie. Ten sam kolor włosów, ten sam kolor stroju, no i oczywiście okulary. Zwierzaczek do tej rodziny to jest ta urocza szara sówka z różowymi włosami, no i do tego wszystkiego musi być Bobas. Bobasem jest młodsza, mała, różowa siostrzyczka. Kolejny chłopak to jest jakby takim czarnym, skórzanym stroju. Prezentuje się ekstra. On pochodzi z takiej specjalnej czarnej kuli z edycji limitowanej. Spójrzcie na mój kanał, tam na pewno znajdziecie odcinek, w którym to otwierałam czarną oraz białą kulę. Chłopak z prawdziwymi włosami, Elvis Presley, ma trampki, jeansy, skórzaną kamizelkę. To już jest chłopak, który pochodzi z najnowszej serii Hair Goals. Również na moim kanale będziecie mogli zobaczyć odcinek, w którym to otwieram tego chłopca. W mojej kolekcji jest również mały braciszek, mały bobasek, Bebe Bonita. Tak oto on się prezentuje i ma fioletowe włosy i czerwoną pieluszkę. A jeżeli chcecie mieć własnego chłopaka, ale nie macie kuli LOL Surprise Boys, to odsyłam Was do odcinka, w którym to tego oto chłopca sama stworzyłam. Laleczka LOL Surprise przeszła metamorfozę. To była na początku dziewczynka w zupełnie innym stroju. Ja jednak przemalowałam, przebrałam, zmieniłam fryzurę, no i powstał mi prawdziwy chłopak. Jak Wam się podoba? Dajcie mi znać na dole w komentarzu. Dodatkowo ma jeszcze czapkę. No a teraz chyba najfajniejsza rzecz, czyli ups, otwieramy kulę, która chce mi tutaj chyba troszeczkę uciec. Ale pamiętajcie, każdy z Was na dole w komentarzu musi napisać, czy ma w swojej kolekcji LOL jakiegoś chłopca. Pamiętajcie, że możecie go zdobyć w tych oto kulach, w kulach Hair Goals. Z tego co wiem, to też jest brokatowy chłopiec. Albo możecie go również sami po prostu stworzyć. Kula z chłopcem jest niebieska. Ściągam od razu pierwszą warstwę. I zaglądamy pod spód. Jest pierwszy prezent. To jest oczywiście rebus. Rebusik to jest bee, czyli pszczoła plus kostka lodu. Rozwiązaniem jest be cool, czyli bądź taki spoko, bądź taki wyluzowany, można nawet powiedzieć. Proszę bardzo, to jest chłopiec, którego Wam pokazywałam. Obym tylko nie trafiła na powtórkę. Tego bym bardzo nie chciała. Kolejna warstwa. I uwaga. Tutaj również niespodzianka. Bo mamy tutaj naklejki.
Chłopak może zmienić kolor, opluć nas, popłakać się, posiusiać, albo może mu lecieć woda nawet uszami. Mamy tutaj teraz taką ciemną warstwę. Od razu ją ściągnijmy. Słuchajcie! Złota kula! Wow, czy to coś będzie oznaczać? Nie mam pojęcia, ale byłoby super. Ten chłopak również jest fajny, krzyczy do nas aloha! Warstwy ściągnięte, no i mamy złotą kulę. Coś mi się wydaje, że to może oznaczać kogoś wyjątkowego. Wyciągnę sobie od razu te trzy saszetki. One również są w takim chłopięcym, niebieskim, błękitnym kolorze. No i otwieramy po kolei. Może zacznę od tej. Uwaga, uwaga. Buty! O, złote! Wow, czyli miałam rację, trafimy na może jakąś wyjątkową laleczkę. Następnie mamy butelkę, również złotą. Czarna butelka ze złotym smoczkiem. I na koniec strój. A, słuchajcie! Trafiliśmy na ultra rzadką figurkę, z tego co się domyślam. Pamiętam, na ulotce była zaznaczona. Ale wygląda czadowo. Czarny strój ze złotym brokatem, do tego brokatowe spodenki. Wow! No to co? Czas otworzyć kulę i sprawdzić, jak wygląda ten chłopiec. Mamy całe wnętrze również złote. Mamy ulotkę. Tutaj nie ma pokazanego tego złotego chłopaka. On jest po drugiej stronie, zobaczymy to sobie później. Jest instrukcja, rączka do mojej kuli, jest jeszcze taka mała saszetka, no i saszetka z chłopakiem. Otwórzmy tę małą. A, słuchawki! Też złote, wow, zobaczcie! Ekstra! Uwaga, uwaga! Jesteście gotowi? Mam nadzieję, że każdy z Was zostawił kciuka do góry i każdy z Was czeka już na to, abym pokazała Wam tego chłopca. Uwaga, uwaga! A, brokat! Zobaczcie tylko na to! Jaki przepiękny! A, jakie ma skarpetki! No, oczywiście męska sprawa między nogami, ale to tak już jest u chłopców, moje drogie koleżanki. Spodenki, od razu ubiorę. Nie, no słuchajcie, on wygląda jak jakaś gwiazda muzyki. Może to jest właśnie nawiązanie do jakiejś gwiazdy. Cały w złocie. Pokażę Wam jeszcze na ulotce dokładnie, kto to jest. O, słuchajcie, buty coś mu nie pasują na stopę. Musimy je mocno wcisnąć. A, ile brokatu mam na dłoniach. I jeszcze słuchawki. Wow! Wygląda czadowo. Jak Wam się podoba? W pojemniczku mam przyszykowaną odrobinę wody. Sprawdzimy sobie, co też ten nasz chłopak potrafi robić. Karmimy go porządnie. Musi dostać duże, duże porcje. Kilka takich pełnych buteleczek. O, słuchajcie, coś ciężko jest to wcisnąć mu tam do buzi. Chyba nie ma apetytu. I uwaga, uwaga. Dobra, nakarmiony. Ściągnę może te słuchawki. Wezmę sobie wodę bliżej i co się dzieje? A, uszami leci woda! A, zobaczcie na to! Jednym uchem i drugim, ale czad! No to jest taka nowość wśród LOL Surprise,
że lalki mają również dziury w uszach. Teraz muszę całą tę wodę wylać ze środka. O, chyba już. Możemy również sięgnąć po te naklejki i odkleimy sobie naklejkę z wodą tryskającą z uszu. Sięgamy po ulotkę. Mamy tutaj naszego chłopaka King Bee, czyli król pszczółek. Naklejamy naklejkę ze znaczkiem, że on pryska wodą z uszu, należy do The Glitterate, czyli do grupy po prostu brokatowych laleczek. Jego znaczkiem jest taka gwiazdka. Sprawdźmy, co to znaczy. Gwiazdka oznacza, że mamy laleczkę wyjątkową. Nie jest to jeszcze ta ultra wyjątkowa, ale już prawie ta jedna z takich wyjątkowych, które możemy zdobyć. Mam nadzieję, że chłopiec Wam się podoba, bo teraz pokażę Wam coś ekstra. On nie jest samotny. Nie jest sam w rodzince, ponieważ mam tutaj jego siostrę. Patrzcie, jak są do siebie podobni. Naprawdę jak rodzeństwo. Ponieważ ta złota LOL Surprise, no, ma złote włosy, ma czarno-złoty strój, ma taką ciemną skórę i przepiękne brązowe oczy. Brokatowy chłopak do kolekcji. Zostawcie kciuki do góry, a na pewno na kanale pojawi się jeszcze więcej chłopców. Odezwijcie się na dole w komentarzu. Bardzo się cieszę, że mogłam skompletować sobie rodzinkę brokatową LOL. Słyszymy się już jutro w zupełnie nowym odcinku. Do usłyszenia, kochani. Pozdrawiam Was. Pa, pa!